Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na haul ubraniowy z ostatnich tygodni. Myślę, że to będzie ostatni jesienny haul na moim kanale, ale też pierwszy zimowy haul. Pokażę Wam dzisiaj rzeczy, które kupiłam w przeciągu ostatnich tygodni i postanowiłam, że będę robić taki haul regularnie, co miesiąc, żeby też aktualnie wrzucać Wam rzeczy, które kupiłam, ale też, żebyście i Wy mogli dostać je jeszcze w sklepach. No i zaczynamy. Może na początek będą dżinsy. Dżinsy marki Armani Jeans. Proste, nic szczególnego. Tutaj już nawet podwinęłam sobie nogawki. Dżinsy o takim, powiedzmy, średnim stanie. To nie jest wysoki stan i też bardzo, bardzo niski. Szukałam dżinsów, które będą właśnie w takim kolorze, w takim odcieniu, które nie będą zbyt ciemne i też zbyt jasne. I zależało mi na tym, żeby miały proste nogawki, bez żadnych udziwnień, bez żadnych szarpań, dziur i całej reszty. Dżinsy kupiłam w outlecie. Normalna ich cena to było coś około 450 zł, a ja zapłaciłam za nie 250, więc myślę, że całkiem dobry, jak to się mówi, deal za oryginalne dżinsy. Druga para spodni, które Wam teraz pokażę, to jest coś w stylu leggingsów. Z przodu wyglądają one tak. Mają tutaj z boku suwaczek. Takie oto tutaj lamówki i proste nogawki. Bardzo mocno opinają nogi. I są w środku ocieplane. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć. To jest taki dosyć ciepły materiał. Oczywiście nie są one ocieplane zbyt mocno, ale jeśli nosicie albo nosiłyście kiedykolwiek tego typu spodnie, to wiecie, że jeżeli nie mają w środku tego ocieplenia i są naprawdę cienkie, to w okresie jesienno-zimowym będzie Wam w nim po prostu zimno. Dlatego warto sprawdzać, czy w środku mają taki cieplejszy materiał. To są spodnie z Zary. Ja je kupiłam w cenie 89 zł. Nawet mam tutaj paragon. Tak, 89,90. I na samym początku szukałam spodni w Calzedonii, bo wiem, że Calzedonia ma tego typu bardzo fajne leggingsy i spodnie i tam chciałam właśnie je kupić. Na manekinie, na wystawie podobał mi się jeden model, też czarne, też takie skóropodobne, natomiast z tyłu miały kieszonki i były zapinane, zasuwane z przodu, zapinane na guziczek. Kiedy je przymierzyłam, okazało się, że niestety leżą na mnie fatalnie. Pani w sklepie pokazała mi też inne modele, już leggingsów nieocieplanych. No i nie do końca byłam na to zdecydowana, stwierdziłam, że jednak wolę poszukać czegoś, co będzie w środku miało ten materiał cieplejszy. I słuchajcie, znalazłam w Zarze. Są też dostępne inne modele. Widziałam, że były takie, które mają tutaj wiązania z boku i też takie, które są zapinane z przodu i mają tutaj taki dosyć duży skórzany guziczek. Te podobały mi się najbardziej i chyba najlepiej na mnie leżały i to jest rozmiar S. M-ka miała luźniejsze nogawki, natomiast tutaj już w biodrach była na mnie za luźna. Ten model ma ciaśniejsze te nogawki, ale za to w biodrach jest na mnie idealny. Także wzięłam. Oczywiście to nie jest jakaś wysoka jakość, bo spodnie są z poliestru. Mam nadzieję, że wytrzymają zimę, a jak nie, to powiem Wam szczerze, że nie będzie mi szkoda tych wydanych pieniędzy, bo to nawet nie jest cała równa stówka. Kolejny zakup to jest sweterek, który na mnie dzisiaj widzicie i ten sweterek mogliście już widzieć w jednym z moich daily vlogów. Również Zara. Kolor ciemnoszary, bardzo fajne rękawy, dłuższe, takie, ja bym powiedziała, bombki ze ściągaczami. Tutaj też całkiem ładna aplikacja. Mamy tutaj perełki, cekiny, kuleczki takie ciemno-zielono-szare. Natomiast jego ogromną wadą jest to, że ten sweterek jest króciusieńki i trzeba pod niego coś założyć, żeby nie wystawał Wam brzuch albo nie wystawały Wam standardowo nerki. Ja akurat nie do końca mam z tym problem, ponieważ ja zawsze pod sweter zakładam jakąś koszulkę. W ogóle nie wyobrażam sobie, żebym zakładała jakikolwiek sweter na gołe ciało i tylko na biustonosz, więc zawsze jakaś koszulka jest i mam taką koszulkę czarną z Intimissimi, ciepłą, bardzo przyjemną, więc zakładam ją pod ten sweterek
i ona mi lekko wystaje. Także ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, ale kiedy pierwszy raz pojawiłam się w daily vlogu właśnie w tym sweterku, to dostałam od Was komentarze, że zamówiłyście go z Zary, no i właśnie okazało się, że jest zbyt krótki. Także mój sposób, żeby nie pozbywać się sweterka, jeśli bardzo, bardzo Wam się podoba, to po prostu zakładać pod niego grubszą koszulkę albo w takim ciemnym, szarym kolorze, albo czarną, która też fajnie będzie wyglądała. Ja mam ten sweterek w rozmiarze S i kupiłam go w Zarze za 159 zł. Tyle kosztowa. Także sweterek bardzo fajny, bardzo cieplutki. Prałam go już ręcznie. Nie polecam prania w pralce sweterków, które mają takie oto aplikacje, bo różne rzeczy może się mogą się z nimi stać. Mogą na przykład się odbarwić, może Wam się coś urwać, także pranie ręczne jak najbardziej, suszenie też super, nic mi się nie mechaci, nic mi się z nim nie dzieje. Także ja Wam go gorąco polecam z tym moim sposobem, czyli z tą moją koszulką pod sweterkiem. A skoro jesteśmy przy zakupach z Zary, to pokażę Wam jeszcze jeden sweterek, który również kupiłam w ostatnim czasie i to jest szary, taki jasny szary sweterek. On już nie ma jakichś udziwnień, jeżeli chodzi o długość. Na pewno też nie należy do swetrów najdłuższych. Ja mam go w rozmiarze S i to, co najbardziej mnie w nim urzekło, to to, że ten sweterek ma takie oto tutaj dziurki, jak możecie zauważyć, z napami. Dodatkowo ma poprzyszywane też takie srebrne kółeczka. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie na rękaw. O, też jest taki tutaj wyszywany. No, prezentuje się po prostu pięknie. Sweterek jest cieplutki, bardzo przyjemny. Też go prałam, nic się absolutnie z nim nie dzieje. I ja ten sweterek kupiłam w cenie 139 zł. Teraz Wam powiem na 100%. Tak, 139 zł i widziałam, że są nadal dostępne. Fajnie wygląda do jeansów, fajnie wygląda do skórzanej spódnicy, do grubych rajstop, także też mogę Wam go spokojnie polecić. Koniec zakupów Zary. Teraz pokażę Wam również szary sweterek, ale on pochodzi ze sklepu Oysho. I wygląda tak. Sweter jest już długi, bardzo przyjemny, bardzo, bardzo przyjemny, fantastycznie się go nosi, jest też ciepły, ma bardzo ładne rękawy ze ściągaczem i to, co się w nim wyróżnia, to taka właśnie aplikacja przypominająca troszkę może futerko. Nie wiem, czy Wy to też będziecie dobrze tutaj widzieć. Ja mam ten sweterek w rozmiarze S i kupiłam go w cenie 149 zł. Tak, ale z tym sweterkiem też jest związana pewna historia. Otóż ostatnio wspominałam Wam, że troszkę nie podoba mi się to w Oysho, że wszystkie piżamki, które tam oglądam, raczej są z poliestru, większość jest takich słabych tkanin. I dobre piżamki z bardzo fajnych tkanin, na przykład z bawełny, możecie znaleźć w F&F w Tesco. Ale jakoś tak wyszło, że podczas ostatnich zakupów z moim Massimo w Złotych Tarasach przechodziliśmy obok sklepu Oysho i wcale nie zamierzałam tam wchodzić, ale Max wyhaczył z daleka właśnie ten sweterek i mówi do mnie: jejku, jaki on jest ładny, jaki on jest fajny, będzie ci ładnie, będzie na tobie ładnie wyglądał, będzie ci do wszystkiego pasował, szarość, którą tak lubisz, kup sobie ten sweterek. Ale powiem Wam, że jakoś nie mogłam się przekonać do tego, że no jednak Oysho, że jednak te tkaniny. No i tak sobie odpuściłam. Wróciliśmy do domu, a Massimo mi gadał o tym swetrze. Szkoda, że go nie kupiłaś, że on był taki fajny, no nieważny ten materiał, nawet nie sprawdziłaś, z czego jest ten sweter. No i tak mi gadał, gadał, gadał i słuchajcie, następnego dnia wróciłam do Złotych Tarasów i kupiłam ten sweter. I mogę Wam też powiedzieć, co ma w składzie. Poczekajcie, gdzie jest ta metka? O, jest. W składzie tego sweterka znajdziecie 50% akryl, 43% poliamid, 5% poliester i 2% elastan. Nie jest źle. Nie jest najlepiej, ale nie jest źle. Natomiast to jest drugi sweterek, który polecam Wam prać ręcznie, jeśli się już zdecydujecie na jego zakup.
Dlatego, że właśnie on ma tutaj taką niteczkę, tak jak powiedziałam, przypominającą troszeczkę futerko. Jeśli wybierzecie go w pralce, to zapomnijcie, że ona będzie tak wyglądać. Znaczy, że ten sweterek będzie tak wyglądał i że będzie miał dalej taką niteczkę. Trzeba go niestety prać ręcznie, żeby on się nam nie zmechacił i żeby cały czas wyglądał dobrze. Ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to jest golf. Golf ze sklepu Kamaje. Jeśli źle to wymawiam, to mnie poprawcie. Ten golf kupiłam totalnie przez przypadek. Weszłam do sklepu z moją mamą, na zakupach z moją mamą. Ja w tym sklepie chyba nigdy nie robiłam wcześniej zakupów, za to moja mama uwielbia tam robić zakupy, zawsze wynajdzie jakąś perełkę. Ale w tym dniu była też promocja i na wszystkie golfy i sweterki, które leżały tak na ladzie, można było zapłacić niecałe 50 zł. 39-49 zł. Mnie zaintrygował ten oto piękny kolor i to, że sweterek ma tutaj takie złote kuleczki przy golfie, ale też ma takie złote kuleczki tutaj na ściągaczach przy rękawie. Kolor przepiękny, cena całkiem dobra. Skład, już wam mówię, 70% wiskoza i 30% poliamid. Więc nie jest tak źle, nie ma tutaj poliestru. No i nosiłam ten sweterek, ten golf. Pięknie wygląda, bardzo przyjemnie się go nosi, ale jest pewien problem. Albo ja coś robię źle, albo po prostu jest taka słaba jakość tego swetra mimo wszystko. Nie wiem, czy też będziecie to dobrze widzieć w odbiciu kamery. Prałam ten sweter już 2 razy, prałam go również ręcznie i za każdym razem robią się takie oto zacieki. Widzicie to? Jeśli chodzi o prasowanie, to ja używam żelazko parowe, znaczy żelazko z generatorem pary, tak zwaną vaporelle po włosku. I ona też nie dała rady, jeśli chodzi właśnie o te zacieki. I one się robią nie tylko tutaj, na tym sweterku, tutaj z przodu czy z tyłu, ale robią się też na rękawach. O, zobaczcie. I nie wygląda już to tak estetycznie. Więc w sumie mogłabym powiedzieć, że no trochę wyrzucone te pieniądze, całe szczęście, nieduże pieniądze. Chociaż o ile dobrze pamiętam, sweter w regularnej cenie, ten golf w regularnej cenie jest za około 80 zł. Także no nie do końca mogę wam go polecić, mimo tego, że jak pokazałam go na zdjęciach czy gdzieś tam w moich mediach społecznościowych, to pytałyście o niego. Pytałyście też o jakość tych produktów. Nie wiem, to jest pierwsza rzecz, którą kupiłam i podejrzewam, że ostatnia rzecz, którą kupiłam w tym sklepie. Mam nadzieję, że się mylę. Jeśli robię coś źle, to dajcie mi znać, bo mimo wszystko jednak ten kolor naprawdę mi się podoba. No zobaczcie, jak on pięknie wygląda i chciałabym ten sweterek nosić. Nie chciałabym go wyrzucać, a tym bardziej, żeby on leżał gdzieś w szafie. Także dajcie mi znać, będę wam bardzo, bardzo za to wdzięczna. Koniec hola na dziś. Skarpety. Obowiązek jak co miesiąc. Ostatnio zapomniałam wam pokazać. Tym razem kupiłam taką oto paczkę skarpet w kolorach szary, biały, czarny z FNF w bardzo dobrej cenie, a mianowicie 25 zł za aż 7 par skarpet. A jeśli szukacie skarpet, to ja gorąco wam polecam sprawdzanie w Tesco na dziale z bielizną, bo znajdziecie tam naprawdę dobre jakościowo skarpety i całkiem fajny wybór. A u mnie kupowanie skarpet co miesiąc to jest takie must have, dlatego że wiecie, ja chodzę generalnie w spodniach, w jakichś leginsach, w dresach, bardzo często po domu. I jednak te skarpety się zużywają, a rajstopy pojawiają się u mnie bardzo, bardzo rzadko. Jeśli już kupuję, to muszą być bardzo dobrej jakości, dobrej marki i muszą mi wystarczyć na długi, długi okres. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o zakupy z tego miesiąca. Jestem ciekawa, czy coś was zainteresowało. Dajcie koniecznie znać. Linki zostawię wam w opisie do dzisiejszego filmu. Będę również wdzięczna za jakieś porady dotyczące tego golfa, tego golfiku z Kamaje, co z nim zrobić. Trzymajcie się cieplutko i zapraszam was koniecznie do kolejnych publikacji. Buziaki, pa!